Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiesława, moi drodzy. Dzisiaj dwa ostatnie zadania. Dwa zadania, które zostawiłem na sam koniec przygody. Może odpalimy się w ogóle na poranek. Nie chcę, żeby jeszcze noc się włączyła w tych podwodnych jaskiniach i innych badziewiach, więc przesuniemy się na poranek. Wiecie, jak nie lubię jaskiń, wiecie, jak nie lubię podwodnych niespodzianek. Może sobie nawet wrzucimy eliksir. Który to eliksir jest na oddychanie pod wodą? Moc znaków. O! Weźmiemy sobie to zamiast gromu. Będziemy mieli oddychanie pod wodą pod T. Okej. Będziemy mieli oddychanie pod wodą pod T. Może nam się przydać. Tu jakiś... Cięższy niż te twoje miecze. Ty, gościu. Co ty tu robisz? Gościu, co ty tu robisz? Mi się to coś tu nie podoba. To, co ty tu robisz. Razem winnicami zarządzają. O Chryste. Cieszę się, Edimax. Nie ma Kaszłana. Wiadomy, niech będzie, iż Wedźmin nie ma poszanowania? Podnoszenia ceń? Kurkowany za tego gryfa? I koń padnie od ciągłego galopu. Za tego gryfa? Takie mi tutaj kartki wywieszają? Ten typ tu siedzi jakoś tak bez powodu? Gościu. I koń padnie od ciągłego galopu. Ale zaraz ty padniesz od głupoty. Coś mi się kojarzy, że gdzieś kiedyś taką chatkę znalazłem i... Misio! Misio! I po misiu. Dobra, zanim wejdziemy do wody... No dobra, czyli jednak musimy sobie kuszę. Nowy znacznik wejście, no proszę. I tu chyba musimy wejść do tych elfickich ruin. Najpierw załatwimy coś, co nam tutaj przeszkadza. Tu jest wejście do elfickich ruin chyba, tak? Oh my god, nic nie widzę. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co ja tu robię. Są jakieś skarby. Weźmiemy sobie od razu te. Czy to są te zatopione skarby? Tak, to są te zatopione skarby, tylko ja już nie mam czym oddychać. No to ładnie. Nie, ej, no kurde, jeszcze nie wziąłem nie tą skrzynkę. Elegancko, czy tu się da wynurzyć chociaż na chwilę? Och, dzięki Bogu. O, baby. Dobra, jeszcze musimy znaleźć podwodne laboratorium profesora w jakiś magiczny sposób. Najlepiej stąd wypłynąć. Oho. Jak ja mam stąd wypłynąć? Halo, kurwa, nie. Nienawidzę podwodnych jaskiń. Dobra, wyjdziemy jeszcze na powierzchnię. Dobra, którędy do wyjścia? Halo. Tu były te skrzynki. Więc muszę iść idealnie w tamtą mańkę.
tu jest to wyjście. A, i tu trzeba chyba tu do góry wpłynąć. Dobra. Dobra. I jesteśmy. Nice. Dobra. Teraz musimy znaleźć wejście do laboratorium profesora. Ciekawe, gdzie ono jest. Dobra, jeszcze zanurkujemy. Żeby pozbyć się utopca. Nic nie widzę przez tą... Dobra, gdzie jest to wejście do laboratorium profesora? Tu jakaś łapka jest. Halo. Nic nie widać. Co to za łapka tu się świeci? Ładna ta jaskinia, no ładna. Dobra. Nic kompletnie nie widzę. Nie mogę medytować w wodzie, to zajebiście. To zajebioza. Tu jakieś zwłoki. No to prochy tylko. Tu jest wejście? Nie. No to jest gdzieś... to jest... to gdzieś tu powinno być wejście, nie? Tylko żebym je widział. Tu jest jakaś łapka. A tu! Nice. Dobra, jesteśmy. Uf. Ciekawa sprawa, że nam wyłączyło wszystkie eliksiry. Profesora Moreau musiał w nim znaleźć coś, co uaktywniło portal wejściowy. Przynajmniej mogę teraz medytować. I odpalić na nowe eliksiry. Ciekawe, jakie niespodzianki mnie czekają. Dlaczego nie mogę zapisać? Halo. Dobra. Idziemy szukać w ruinach. Tu znowu ciemno jak w dupie u murzyna. O, tam coś czerwonego. Piki wystające z ziemi. Ktoś tu ma słabe poczucie humoru. Geronimo! Geronimo, dobra. Pozdro, miłego dnia wam też. Wszystkim po kolei. Wszystkim razem i wszystkim z osobna. Dobra. Ale Nightbot jest surowy. Baby, co to? Te jakieś padziewiaki. Badziewiuki. Badziewiuki. No dobra, co dalej? No dobra, tu nic się nie dzieje, idziemy dalej, nie? Opsa. Prosto czy w dół, nieważne. A jednak tu nic nie ma, tylko skrzynka. Dobrego dnia. Od Rufurmana dostaliście, moi drodzy. Wybaczcie, że się wami nie zajmę, ale... Skupiam się po pierwsze na jaskini, a po drugie nagrywam to na odcinek na tuby. Więc trochę mniejsza... reakcja...
Nadpalony dziennik, zajebiście. Kilof. Nie, nie kilof, kusza. A co to za kamień? A, to nie kamień, tam się można po prostu elegancko wspiąć. Dobra, zaraz ta pantera pewnie ożyje. A jak? To jakaś gówniana panterka, daj sobie spokój. Wiesiu. Co się denerwujesz? Dobra, idziemy dalej. Trochę tu się nachodzimy, widzę. A cóż to jakieś kurde linki, sznurki? Cóż to za jakieś linki, sznurki tu mnie czekają? Co? Co to jest? Niezły sprzęt. Chciałbym mieć coś takiego. I co, i tyle? Może tu się da wskoczyć i zjechać? Wiesław, tą ściankę da się zbadać. Zamknięte. Według zapisków, które znalazłem, żeby przejść dalej, powinienem nacisnąć jakieś 4 wystające kamienie. Spróbuję dosięgnąć ich z kuszy. Dobra, jeden. Gdzie jest reszta? Tu. Drugi. Jeszcze 2. Tam jest jeden? Jeszcze jeden. Ten chyba już trafiałem, nie? Dobra, a czwarty? 1, 2. Może tu gdzieś na dole, za tą linką. Dobra. Włączamy kota i szukamy. Tu. Roztwarło się. Interesujące miejsce. Wygląda, jakby ktoś starannie je zaprojektował. Powinienem się tu rozejrzeć. Te posągi nie bardzo mi się podobają. Kulce chciały mi udzielić jakiejś pomocy. Naprawdę? Nie jesteś. Idź mi w diabły. No tak. Mogłem się domyślić. Coś zadziałało. No wspaniale. Portale. Robi się coraz lepiej. Elegancko. Zaraza. Jestem w punkcie wyjścia. Aha. Zaraza. Jestem w punkcie wyjścia. Dobre. I co dalej? A tu musi być jakiś plan na to, nie? Zaraza. Znowu źle. Może jest tu gdzieś jakaś wskazówka? Manko Black Sun. Może jest tu gdzieś jakaś wskazówka? Bo jeszcze są portale na górze. Halo. Dobra, jak się dostać na górę? Może którymś portalem przejdę na górę? Zaraza. Nie. Jestem w punkcie wyjścia.
Jestem na górze, elegancko. No i teraz... Kolejne przejście. Któryś portal na górze, powiedzmy, że ten. Posągi zdają się patrzeć w konkretnym kierunku. Może to one wskazują właściwy portal. Mhm. Każde patrzą na środek. Wszystkie. Jakbyś Wiesiu nie zauważył. Zaraza. Jestem w punkcie wyjścia. Na górę muszę iść na pewno. Posągi zdają się patrzeć w konkretnym kierunku. Może to one wskazują właściwy portal. Dobra. A jak ja mam tam dojść? Halo? Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. No te posągi, ten posąg niby patrzy... Tam. Czyli tak jakby to miał być ten portal. Tak? Tu patrzy? No tu patrzy. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Jeszcze wyżej jestem? Oh my god. Dobra, gdzie jest ten posąg, bo go nie widzę? Gdzie on patrzy? Tu. Yes. Tutaj Moro musiał mieć swoje laboratorium. No nieźle. Ten Moro to był niezły typ. Tu się tłucze na dole. Halo Moro. Dobra, dobra. Soki z bobra. Większość to księgi o mutacjach i genetyce. O Chryste, tu jeszcze jakiś tunel jest. Dobra, ale to tunel później może to jest wyjście jakieś. Szybsze i łatwiejsze. Teraz wystarczy wybrać któryś z wpisów. Ojeju. Wpis pierwszy, brakuje kryształów. Wpis trzeci, brakuje kryształów. Piąty, okej. Julia 1102. Rozpoczynam mój wielki życiowy projekt. Ważniejszy niż cokolwiek, nad czym dotychczas pracowałem. Bo dotyczy mnie osobiście. Mnie i mojego syna. Czy miałeś syna Wiedźmina? Kiedy 15 lat temu zostałem napadnięty przez leśną bestię i ocalił mnie Wiedźmin. Nie sądziłem, że za ratunek przyjdzie mi zapłacić losem własnego syna. Gdybym mógł cofnąć czas, wolałbym wówczas zginąć, niż oddać mego jedynaka Wiedźminom. Ale stało się, a w dniu, gdy Jerome został zabrany, ja postawiłem sobie za punkt honoru, że go odzyskam. Dziś, po latach badań i przygotowań, wreszcie stworzyłem maszynę, dzięki której jestem w stanie badać mutacje. Jeśli bogowie będą mi sprzyjać, uda mi się też je cofnąć i przywrócić Jeroma normalnemu życiu. A więc profesor chciał cofnąć wiedźmińskie mutacje, a nie uczynić je silniejszymi. Ciekawe, czy mu się udało. I co to znaczy dla mnie? Dobra, ale brakuje kryształu, musimy stąd wyjść jakoś. Halo. Brakuje kryształu z zapisem. Musimy wszystkiego posłuchać? Dopiero możemy wyjść? Możliwe. Obserwacja 30.
Mutacje nie następują od razu. Co ciekawe, nie tyle chodzi o to, że rozwój następuje w miarę upływu czasu, ale raczej o to, że aby mutacja postępowała, konieczne jest nieustanne podawanie odpowiednich mutagenów. Obiekt nie znosi tego najlepiej, ale znalazłem sposób, żeby uczynić mutacje mniej inwazyjnymi. Dodaję do bazy mutagenu białko ze zmutowanych jaj z kolopendromorfów. Trzymanie ich w oszklonym terrarium powoduje, że nie osiągają dużych rozmiarów. Z kolei same jaja wyglądają zaskakująco ładnie. Zmutowane dają piękną poświatę. Miejmy nadzieję, że metoda z użyciem jaj na dłuższą metę nie wykaże znaczących skutków ubocznych. No okej. Skoro nas nie chce wypuścić z menu, to musimy posłuchać i piątego. Panie Ploku, co ty kombinujesz? Nie banuj teraz wszystkich po 2 godzinach. To już ostatni wpis. Lata badań, prac, wyrzeczeń i nic. Wszystko na marne. Nie udało mi się osiągnąć zamierzonego celu. Wszystkie mutacje, którym poddałem moje obiekty, okazały się nieskuteczne, kiedy zastosowałem je na Żeromie. To, co miało wyleczyć go z wiedźmiństwa, wrócić go normalnemu życiu, tylko pogłębiło jego mutację, czyniąc go jeszcze szybszym, silniejszym, jeszcze bardziej nieludzkim. Mój syn już na zawsze będzie wiedźminem. Poległem. Czas opuścić to miejsce i wrócić do domu, do Lidii. Może zechce mnie przyjąć z powrotem. Przepisy i mutageny zostawiam tutaj. Niechaj rozsypią się w proch, tak jak moje marzenia o odzyskaniu syna. A więc ostatecznie profesorowi nie udało się odwrócić skutków mutacji, tylko... Panie Ploku, nie szalej. Szczęśliwie dla mnie. Podsumujmy, brakuje 2 kryształów. W kryształach wynika, że profesor próbował odwrócić skutki wiedźmińskich mutacji, ale jedyne co osiągnął, to ich wzmocnienie. Jako bazy do mutagenów używał białka z kolopendromorfów. Powinienem się za nim rozejrzeć. Dobra. Musimy znaleźć brakujące kryształy do Megaskopu. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Nie trafił tu z własnej woli. Intrygująca maszyneria. Tylko jak ją uruchomić? Czekaj, Wiesław. Kryształy najpierw znajdź. A może w tej jaskini faktycznie jest jakiś kryształ tu? Gdzie ta jaskinia prowadzi? To mi nie wygląda na kryształ. Wygląda mi na jakiegoś robaka. Dużą glizdę do zabicia. Szukamy kryształów. Tutaj gdzieś muszą być. Interakcja. Z tym panelem. Jakaś łapa, tam jakaś ściana do rozbicia. Co tu się dzieje w tym wypizdowiu? Szukam kryształów, halo. Tu coś, dobra. Okej, okay. Jeden mamy. Musimy go gdzieś wsadzić. Ale i tak jeszcze jednego potrzebujemy. Co ta mapa nam pokazuje tak w ogóle teraz, co? Zmutowane jaja.
Przeszukaj laboratorium. Ej. Gdzie jest jeszcze jeden kryształ? Tam. Umieść brakujące kryształy na poduszce. Kryształ. Powinienem włożyć go do megaskopu. Brakuje dwóch kryształów. Ten kryształ pewnie idzie tu. Wszystkie kryształy na miejscach. Dobra, posłuchamy. Ciekawe, czego się z nich dowiem. Teraz wystarczy wybrać któryś z wpisów. Dowiedzmy się teraz, co mówił wpis drugi i wpis czwarty. Obserwacja 22. Mimo zaaplikowania większej niż zwykle ilości substancji toksycznych, obiekt nie wykazuje objawów przedawkowania. Sądzę, że jest to jeden z objawów mutacji, a więc mały sukces. Dzięki tej mutacji Jerome prawdopodobnie lepiej zniesie odtruwanie. No, już ci zniesie. Jajo ci zniesie. Obserwacja 58. Czasem niepowodzenie jest początkiem sukcesu. Odkryłem metodę, dzięki której da się zastąpić jeden typ mutagenu innym, dodając do niego odpowiednie składniki. To wielki dzień dla nauki. Poza tym zauważyłem, że po dzisiejszej dawce mutagenów obiekt był bliski śmierci. Jednak nagle odzyskał przytomność i siły. Oczywiście nie w pełni, ale można powiedzieć, że wrócił do życia. Trudno powiedzieć, czy to wynik mutacji, czy też czysty przypadek. Trzeba będzie przeprowadzić więcej badań. Czyli wszystko wiemy. Wystarczy już tego oglądania. Zdobądź zmutowane jaja, to te zmutowane jaja będą pewnie gdzieś te w tej jaskini, nie? To pewnie tutaj Moro przetrzymywał swojego syna. Smutne. Gdzie ta jaskinia była? Halo. Tu. I tutaj trzeba zaciukać tego robaczka. O, matka skolopendromorfica się obudzi. Biała wdowa. Jak fajnie się nazywa. Ej, nowy... Aha, dobra. Testujemy nowy ten. Nowy system walki. No i wyjdź tu teraz. Damy te twoje ogony. No wyjdź tu teraz. A ich tu więcej jest. I co pasuje? Skąd tych białych wdów tu tyle? Przecież one mnie zaraz zaciukają. W dupie mam ten Irden. Gówno daje. Dobra, bo ona się zaraz przeturla. Cały czas dwie? Dobra, bo będzie turlanko. Obie są na wytrzymałości zerowej. Dobra. Wybacz, ale potrzebuję twoich jaj. Żebyś ty zaraz nie musiał swoich jaj jej oddać. Żebyś ty nie musiał zaraz jej swoich jajek oddać. Dobra, szukamy jajców. No gdzie są te jajca?
I co, paskudo? Więcej was tu jest? Ja tylko po jajca, Tu są jajca. Dobra. Mamy jajca. Umieść jajca na urządzeniu profesora Moroi, uruchom aparaturę. No dobra, umieścimy te jajca. Generalnie tego zadania nie powinno się robić na koniec, tylko na początku. W związku z tym, że to jest nowa gra plus, my już mamy te mutacje, więc nie potrzebowaliśmy tego, nie? Dobra, gdzie mam te jajca umieścić? Halo. O, to coś jest, jakaś tabliczka. Sprawowane narządy. Mam nadzieję, że ich poprzedni właściciele nie byli przymuszeni, żeby je oddać. Tu jakiś portal powrotny chyba. O! O kurwa, rozbierz się. Czy okularki mogę mieć, profesorze? No dobra, zdejmę i okularki. Jak mam to odpalić? Intrygująca maszyneria. Trzeba się przekonać, czemu te geny profesora podziałają na mnie tak, jak na jego syna. Tylko gatek nie ściągaj. Dokładnie. Dobra. Brylsztosy. Opuść laboratorium profesora Moro. Podejrzewam, że to będzie tutaj ten kryształek. Ogniwo zasilające portal. Nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. Mam nadzieję, że mnie przeniesie do jakiegoś miasta. No nie. Wyrzuciło mnie nad wodę, ale to jest bardzo dobra wiadomość, bo nie muszę wypływać z tego miejsca magicznego. Z czego jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Szczęśliwy i w ogóle. Mamy tutaj znacznik na teleporta, więc... Idziemy. Jeszcze sprawdzimy tylko, czy nie zepsuło to moich wcześniejszych mutacji. Nie, wszystkie mamy wyuczone. Elegancko. Więc to zadanie nic nie zepsuło. Nawet fajne to było, bo dużo się działo, opowieści. Niby zadanie poboczne, a bardzo takie fabularne. Z opowiadaniami. I całkiem przyzwoite to było. Lasy Karobrety. Ci ludzie mi się coś nie bardzo podobają. Miasteczko niewielkie, ale znacie kogo, kto by o naszych winach nie słyszał? Miłego dnia! Oni coś mi się tutaj za bardzo nie podobają. Rybak, idziesz do domu? Zamknięte, szkoda. Nie podobacie mi się. Tu jakieś siekiery, niby ryby, ale nie wiadomo czy ryby. Coś kręcicie, towarzysze, tutaj. Jakieś nieładne rzeczy. Wpadamy na cmentarz.
92 kg, więc możemy skoczyć do bramy. Przedać się troszkę. Do naszego złodzieja, który nas okradł. W trakcie robienia arcymistrzowskich. Uważajcie na siebie. Setów. Jak was zwą? Słuchajcie, mieszkańcy Bogler! Chodź tu, zdrawko. Dawaj kasę. Wyskakuj skoro na chyżo. Dobra, te elfie szable wyrzucimy, te buty też, to też, to też, te barwniki też. O! A to ten Ami. Słaby ten Ami. Jakaś zwykła kusza. Też nie chcemy. Tego super też nie chcemy, bo to za drogie. Możemy się u gościa naprawić. Bywaj, złodzieju. Bywaj. Powodzenia na szlaku. Bywaj, złodzieju, powodzenia na szlaku. No i moi drodzy, czas na teleport do Kurwobianko. Czas zobaczyć, czy tam wszystko w porządku, Kurwobianko, się dzieje. Nasza mapa wygląda już naprawdę solidnie. Można by rzec, że wykonaliśmy ostatnie zadanie. Przepraszam was, przedostatnie zadanie poboczne. Czeka na nas jeszcze jedno zadanie poboczne, wiecie o tym? Jeszcze jedno zadanie poboczne nas czeka. Mamy te szamutne i te inne wynalazki. Została nam już tylko wino rzecz święta, czyli jedziemy już tylko fabułę, aczkolwiek w fabule będzie taka misja, w której udamy się na... O, tu jest pusty stojak na zbroję. Nice. Taka misja, w której udamy się na... Czyli posadzimy tam sobie na przykład arcymistrzowskiego niedźwiedzia, czy żmijkę. Gryfa, o. Gryf będzie fajny. To są chyba buty gryfa. Spodnie gryfa to chyba to. A rękawice gryfa to chyba to. Ej. Tego nie chcę nosić. Jak będziemy robić fabułkę, moi drodzy, to będziemy się przenosić do takiej krainy baśniowej. Dobra, tu sobie arcymistrzowskiego gryfa postawimy. Niech ładnie tu się prezentuje. Mam jeszcze jakiś stojak na zbroję wolny? Nie widzę. Niestety, tu mamy co? Nie wiem, co to jest. A, Manticora. To co to jest? Arcymistrzowski wilk z Kermoren. Nice. To jest też szamutna. A to jest to drugie, od ukrytego. Kengai. Dokładnie, krainy z fasolami. Dobrze mówisz, Rajsa. Tam będzie jedno dostępne zadanie poboczne do zrobienia. Z gęsią. Będzie można je zrobić, bądź nie zrobić. Więc jeszcze jedno zadanie poboczne nas czeka. Dlaczego? Pieniądze mi zniknęły, nie mam ponad 600 tysięcy. Dziwne. Będziemy jeszcze robić. Trzeba robić, póki jeszcze widno. O, jakby ktoś nie wiedział, Wiesław umie pływać, latać. Skakać. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, odpalamy sobie Fiolencję na zakończenie odcinka. Z Baby Wodnej.
Ja. Robimy saviora. Elegancko. Sprawdzamy damagę. Ej. 11400, aha, bo musimy tutaj sobie wrzucić ponownie groma. O. I teraz powinniśmy mieć maksymalny damage. Ponad 12 koła, 12140, nice. Zatem moi drodzy, robimy sejwika i już od następnego odcinka nie mam innej drogi. Nie mam innej możliwości. Nie mogę nic innego robić, tylko złożyć raport księżnej z poszukiwań bestii. I do tego będziemy musieli się udać. Do zamczyska. Czyli do pałacu, gdzie mamy teleporta, więc jest elegancko blisko. A tak, mamy całą mapę z głowy, moi kochani. To tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, hej, popo.